Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Mariusz Kołodziej i reprezentuję firmę Cargo School. Spotykamy się dzisiaj na ostatnim transport menadżerze w Gdańsku, czyli w Polsce Północnej. Firmy transportowe, które są związane z tą częścią Polski, mam tutaj na myśli właśnie Polskę Północną, często kooperują i organizują transporty na terenie Skandynawii. Nieodłącznym elementem tego typu transportów są przeprawy promowe. I o tych przeprawach promowych związanych z Bałtykiem będziemy mówić dzisiaj w pierwszej części naszej prelekcji. Obszar Skandynawii to duży obszar, niestety już nie tak wielki rynek. Stąd też wiele firm, pomimo bliskości rynku skandynawskiego, realizuje również transporty w innych częściach Europy, w tym głównie na zachodzie. A mam tutaj szczególnie na myśli transporty do Wielkiej Brytanii, ponieważ one również wiążą się z potrzebą pokonania morza. I o tego typu transportach powiemy sobie dzisiaj w drugiej części dzisiejszej prelekcji. Drodzy Państwo, chciałbym, aby Państwo przez najbliższe kilkanaście minut zastanowili się, w jaki sposób w Państwa firmach są planowane pojazdy. Zanim będziemy mówić o planowaniu, powiedzmy sobie jeszcze trochę o cenach przepraw promowych. W zależności o jakich trasach mówimy, promy mogą zawierać, obejmować jakby w stosunku do fraktu od 10 do 50%. Krótkie trasy z Polski do Szwecji to często koszt promu zajmuje około 50% całego fraktu. Dlatego tak istotnym jest, aby umiejętnie ten czynnik uwzględniać w swoim planowaniu. Pierwsza informacja, najważniejsza, którą powinniśmy wiedzieć, to jest pora odejścia, czyli ceny różnią się od tego, kiedy prom wypływa. I gdybyśmy porównali tego samego armatora, tą samą linię, ale różne pory odejścia, możemy stwierdzić, zauważyć różnicę w cenach za ten prom. Jeżeli mówimy o zestawie 17-metrowym, to te różnice mogą sięgać nawet 100 euro. Druga ważna kwestia to jest to, kto dokonuje rezerwacji. Czyli jeżeli mówimy o podmiocie, który na danej linii realizuje kilkanaście odpraw, przepraw promowych i porównamy do tego firmę, która na danej linii pojawia się sporadycznie, na przykład kilka razy w miesiącu, to różnice w cenach pomiędzy tymi podmiotami będą również znaczące. To ma skutek głównie w ilości rezerwacji, które są dokonywane. Armatorzy najczęściej na bazie ilości bookingów ustalają odpowiednie progi rabatowe. I w ten sposób firma, która na danej linii dokonuje w dużej ilości tych rezerwacji, najprawdopodobniej będzie miała o wiele większe rabaty. Trzecią ważną informacją, jeżeli mówimy tutaj o przeprawach promowych, o cenach, to jest kwestia z dodatkami paliwowymi. To jest ta część ceny za cały prom, która jest ruchoma. Ona jest uzależniona od cen paliw. Jeżeli ceny rosną, rośnie ten dodatek i analogicznie, kiedy ceny spadają. To jest bardzo istotne, w szczególności w sytuacjach, kiedy dokonujemy kwotacji na jakieś długoterminowe kontrakty. Bo jeżeli byśmy tej kwotacji dokonywali dzisiaj, to najprawdopodobniej założymy cenę promu, która jest dzisiaj, a ta cena może się zmienić. Jeżeli ceny spadną, no to ok, ale jeżeli wzrosną, to jednocześnie nasza kwotacja jakby będzie już nieaktualna, jeżeli założyliśmy cenę tylko tą, która jest dzisiaj. Dlatego to jest bardzo istotne, aby w takich kwotacjach również uwzględniać poziomy wahań cen za ropę. Drodzy Państwo, czy tańszy prom zawsze się opłaca? Spójrzmy na przykładową trasę z Łodzi do Oslo. Załadunek został zaplanowany na środę o godzinie 8 rano i jeszcze w tym samym tygodniu, w piątek o godzinie 10 jest zaplanowany rozładunek. Będziemy planować ciągnik siodłowy plus naczepę 17 metrów długości. Jakie mamy teraz warianty promowe? Pierwszy wariant promowy, droższy za 500 euro, to jest wypłynięcie jeszcze tego samego dnia, w dniu załadunku, w środę wieczorem, następnego dnia po drugiej stronie Bałtyku, w czwartek rano znajduje się nasz pojazd.
tańsza opcja, 440 euro, czyli różnica 60 euro, to jest, zatrzymujemy pojazd, wypływamy dopiero w czwartek rano, w czwartek wieczorem znajdujemy się po drugiej stronie Bałtyku. I teraz spróbujmy sobie przeanalizować obydwa warianty. Który z nich tak naprawdę nam się będzie opłacał? W przypadku promu A nasz pojazd następnego dnia rano jest już na drugim brzegu. Ma do przejechania plus minus 650 km. Czyli spokojnie przez cały dzień kierowca jest w stanie podjechać pod miejsce rozładunku bądź w jego okolice, odstawić się i zrobić pauzę dobową. W przypadku promu B nasz pojazd znajdzie się dopiero wieczorem po drugiej stronie. 650 km przez całą noc jest w stanie zrobić. Kierowca dojedzie na piątek na godzinę 10 na rozładunek, ale będzie bez czasu jazdy i bez czasu pracy. Biorąc pod uwagę, że wejdzie jeszcze w godziny nocne, to praktycznie jedyne, co może zrobić, to czym prędzej się odstawić z rozładunku i wrzucić tak zwaną pauzę. I teraz tak, mamy dwie sytuacje. W pierwszej nasz pojazd, mimo że wybraliśmy cenę droższego promu, droższy prom, możemy tego samego dnia z pełnym czasem rozładować się oraz podjąć kolejne zlecenie, czyli dalej zarabiać. W przypadku, gdybyśmy wybrali pozornie tańsze odejście, niestety, ale przez tak naprawdę 3 dni nie pracujemy, ponieważ zaczynając pauzę w piątek po rozładunku porannym, kończy ona się gdzieś w nocy, z piątku na sobotę. Mamy jeszcze całą sobotę, całą niedzielę i daj Boże, żeby w poniedziałek rano był załadunek. 3 dni bez pracy. Pytanie, czy te 60 euro faktycznie tutaj nam się opłacało zaoszczędzić. Spróbujmy teraz trochę odwrócić sytuację. Tak więc trasa z Oslo do Łodzi. Prom, czyli wypływamy jeszcze tego samego dnia w nocy. Następnego dnia nasze auto znajduje się już w Polsce, może podjechać pod rozładunek i dokonać pauzy tygodniowej. Dla potrzeb tego zadania zakładamy, że nasz kierowca może skrócić tygodniowy odpoczynek do 24 godzin i akurat w tym weekendzie nie musi zjeżdżać na bazę. No wtedy tego dokładnie. To jest właśnie to, że my zawsze musimy przeanalizować całą sytuację, bo każda sytuacja jest inna, nie ma złotego środka. To nie jest tak, że my właśnie działamy w jeden tylko sposób. My musimy analizować każdą sytuację. Było trochę o Bałtyku, teraz jeszcze o Wielkiej Brytanii. Czy Morze Północne może być alternatywą dla przepraw kaledowych? Plusy, które przemawiają za przeprawami przez Morze Północne, to pomimo tego, że chociaż sytuacja w Belgii głównie pogarsza się, to jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie 2 lata, możemy stwierdzić, że w portach Beneluxu jest zdecydowanie bardziej bezpiecznie, z tego powodu, że jest tam zdecydowanie mniej, choć nie są one nieuniknione, sytuacje związane z imigrantami. Drugi plus, który przemawia za tego typu przeprawami, to jest możliwość odbywania pauz dobowych. Z racji, że te promy płyną zdecydowanie dłużej niż kaledower, mamy tam kajuty i to nam daje możliwość łączenia pauz dobowych z przeprawą promową. Jest to pewne narzędzie, które nam pomaga optymalizować planowanie. No i trzecia kwestia to jest związana z niskim poziomem zakłóceń. Mam tutaj na myśli przede wszystkim sytuacje, które są we Francji, tak? Czyli cały czas jakieś strajki. Obecnie mamy bardzo, cały kraj jest praktycznie sparaliżowany tym słynnym ruchem kamizelek, ale jeszcze przed tym co jakiś czas mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju strajkami. No Francja słynie z tego, że tam się po prostu lubi strajkować, przez to często państwo jest w tym porty sparaliżowane. Minusy to ze względu na dłuższe trasy, które pokonują te promy, to niższa częstotliwość, co się wiąże bezpośrednio z niższą dostępnością miejsc oraz z wyższymi cenami. Tak więc, który prom wybrać? Na przykład tutaj tego zadania damy trasę z Gdańska, w którym się znajdujemy, do przedmieść Londynu w Dartford. Stawka dla tutaj celów tego zadania to 90 eurocentów za kilometr. Proszę jej nie komentować, ona jest tylko dla celów dydaktycznych, obliczeniowych. Model współpracy, który będziemy tutaj przedstawiać, to jest praca w kółkach, czyli w skrócie przewoźnik, właściciel pojazdu oddaje swoje auto do spedycji pod planowanie i jest rozliczany według wcześniej ustalonych zasad. Warianty promowe, które posiadamy tutaj na tej trasie, to jest prom kaledower,
Eurotunnel oraz prom z Holandii do Harwich. Kilometry przestawiają się tak jak widać w tabelce. To ma bezpośrednie przełożenie na stawkę, czyli na to, co zapłaci spedycja swojemu przewoźnikowi. Jeżeli dodamy do tego koszt promu, to dostajemy łączny koszt związany tutaj z planowaniem tego transportu. Tak więc, który prom wybrać? Musimy wziąć pod uwagę dwa główne czynniki. Pierwszy to ta rentowność, czyli tak naprawdę jak najniższym kosztem musimy zrealizować dany transport. Pod tym względem, no bez wątpienia tutaj wychodzi, że kaledowe. Natomiast jest jeszcze drugi czynnik, równie istotny. To jest czas. My nie możemy tracić tego czasu, tylko musimy każdego dnia robić kilometry, aby po prostu zarabiać. Tak więc i pod tym względem tego czasu już odpowiedź nie jest tak oczywista. Bo jeżeli nasz kierowca jest w stanie w czasie pracy przeprawić się z Calais do Dover, to prawdopodobnie pod względem czasu to będzie najlepsza opcja. Ponieważ mamy tam promy, które płyną bodajże co 2-3 godziny, mamy do tego 40 euro droższą opcję skorzystania z pociągów Eurotunnelu, który teoretycznie przynajmniej co pół godziny te pociągi tam powinny odjeżdżać. Także możliwości przepraw jest bardzo dużo, pod warunkiem, że faktycznie tam wszystko przebiega bez właśnie zakłóceń. Sytuacja się trochę zmienia w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie, nasz kierowca nie jest w stanie przeprawić się w czasie tego czasu pracy kierowcy. Czyli musi wykonać najpierw pauzę dobową, a dopiero następnie podstawić się do kale i przepłynąć. W takiej sytuacji może się okazać, że będzie lepiej skorzystać z droższej opcji z Holandii do Harwich, aby połączyć pauzę dobową z pauzą, z przeprawą. Dzięki czemu następnego dnia kierowca z pełnym czasem znajduje się już w Wielkiej Brytanii, ma do przejechania 115 km na rozładunek, czyli 1,5 do 2 godzin i następnie może podejmować kolejne zlecenia tego dnia. A jak wygląda sytuacja, gdybyśmy pojechali z Gdańska, ale trochę bardziej na północ, do miejscowości Leeds? Stawka, model tutaj współpracy zostaje bez zmian. Opcje, które mam do wyboru. Prom Calais Dover, prom Holandia Harwich i jeszcze dochodzi tutaj z Holandii do Hull, czyli do miejsca, które jest oddalone mniej więcej, do portu, które jest oddalone mniej więcej o 100 km od naszego rozładunku. No i znowu próbujemy przeanalizować tą sytuację. Pod względem kosztów, bez wątpienia, Holandia Hull to jest około 80 euro taniej. Pod względem czasu, najprawdopodobniej również Holandia Hull, ponieważ ten prom płynie 12 godzin, więc jesteśmy w stanie wykonać pełną pauzę dobową. Dojechać na miejsce, przejechać 100 km, czyli znowu 1,5 do 2 godzin, rozładować się i dalej tego samego dnia kontynuować jakieś kolejne zlecenia. Ale jest tutaj właśnie ale pewne. Bo jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia z punktu widzenia właśnie spedycji. Współpraca z przewoźnikiem. Drodzy Państwo, na bazie tej współpracy buduje się ten biznes, prawda, spedycyjny, na tym, że planujemy dane auta. I spójrzmy, co tutaj się dzieje z kilometrami. Jeżeli pójdziemy tą drogą czysto taką ekonomiczną i wybierzemy Holandię Hull, to nasz przewoźnik dostanie około 600 kilometrów mniej pracy, za którą miałby zapłacone, zgodnie z umową wcześniej. I teraz pytanie, czy te 80 euro jest warte dobra tej współpracy? Bo przez tą decyzję my przerzucamy pieniądze, które moglibyśmy zapłacić naszemu przewoźnikowi za wykonaną pracę, na armatora. Czy to jest dobre rozwiązanie? To wszystko zależy od sytuacji. Bo może być tak, że sytuacja byłaby podobna jak w Oslo, czyli rozładunek w piątek. I jeżeli byśmy puścili tą myślą przez Calais Dover to auto, no to tak, trzeba wziąć pod uwagę, że musi przeprawić się na tym czasie pracy i ma do przejechania 427 km. Czyli de facto po rozładunku nie będzie raczej w stanie dokonać kolejnej pracy. I mógłby utknąć na weekend na pauzie, zamiast podjąć jakieś zlecenie i dopiero dokonać tej pauzy. I w takiej sytuacji mogłoby się jednak okazać, że ta Holandia Hull byłaby dobrym rozwiązaniem, ponieważ w piątek po przejechaniu 100 km po rozładunku nasz przewoźnik byłby w stanie dalej podjąć jakieś zlecenie, dopiero się odstawić na pauzę i dalej kontynuować
transport, czyli krótko mówiąc, zarabiać. Być może rozwiązaniem jakimś pośrednim, kompromisem byłoby tutaj wybranie opcji przez Holandię Harwich, gdzie mamy 250 km więcej, czyli te 250 km dajemy naszemu przewoźnikowi do przepracowania, czyli my mu za nie zapłacimy. Jednocześnie on zrobi pauzę dobową, ponieważ na tym promie można ją połączyć z przeprawą promową. To jest pytanie od tego, w jakiej dokładnie sytuacji znajduje się nasze auto. Drodzy Państwo, to o czym powiedzieliśmy sobie, to najprawdopodobniej dla większości z Państwa to są rzeczy oczywiste. Pytanie tylko moje jest, czy w Państwa firmach spedytorzy, koordynatorzy, planiści, wszyscy ci, którzy podejmują te decyzje, myślą w ten sam sposób i podchodzą do każdego auta, do każdej decyzji w taki sam sposób. I drugie pytanie, czy mają Państwo czas, aby uczyć tego swoich ludzi w pracy, takiego sposobu podejścia do planowania pojazdów, do robienia transportu, krótko mówiąc. Jeżeli nie, to zapraszam Państwa do zapoznania się z broszurą firmy Cargo School, która znajduje się w Państwa pakietach. Dziękuję.